bieg jest pod hasłem Razem. Te Razem to kobieta i mężczyzna, czyli w tym roku jak zawsze dbamy o profilaktykę kobiet, czyli profilaktykę raka piersi, ale tak naprawdę przypominamy też wszystkim panom, że trzeba dbać o profilaktykę raka prostaty. Tu dzisiaj w Parku Zadole w Katowicach panowie mogą wykonać oznaczenie poziomu PSA, czyli hormonu, który odpowiada za raka prostaty. Badanie z krwi, które dzisiaj wykonujemy bezpłatnie dla mężczyzn, mogą nam wykazać wczesne, bardzo wczesne symptomy, że coś się dzieje, że trzeba się zainteresować tym tematem. Jeśli będą parametry nieco nawet podwyższone, udać się do konsultacji do urologa. I mam nadzieję, że będą to wizyty, które okażą się nie niepokojące, ale wskażą kierunek, że należy coś w tym kierunku robić. Cel pierwszy to jest przebiegnięcie, bo to jest mój pierwszy taki mini maraton, a profilaktyka też, bo już mam ponad 45 lat, tak więc już chyba warto z tym zacząć coś działać. Trzeba kiedyś zacząć i mieć świadomość tego, że no, dotyczy nas mężczyzn takie rzeczy i no, trzeba się zacząć badać. Biorę udział w tym biegu po raz pierwszy. Zdecydowałam się ze względu na zawód, jaki wykonuję, a jestem położną. Profilaktyka uważam, że jest bardzo ważna i chciałabym jakby też poszerzać wiedzę na ten temat. Kiedyś się trzeba w końcu sprawdzić, bo człowiek już trochę lat ćwiczy, no i chce spróbować sił. Nie będzie dużo 5 kilometrów, ale spróbujemy. Katowice od lat się angażują we wszelakie akcje charytatywne czy profilaktyczne. Jak tutaj przypomnę, jest to 8. edycja naszego biegu i od początku miasto Katowice i honorowy patronat prezydenta Marcina Krupy jest tutaj z nami. Katowice są otwartym miastem na wszelakie takie inicjatywy charytatywne, sportowe, profilaktyczne.